Witam wszystkich bardzo serdecznie w 9 części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Tym razem też postanowiłam zacząć w menu, ponieważ jako że idziemy do nowego miejsca, mamy też nowe tło w menu, egipskie, ponieważ teraz udajemy się do Egiptu, także chciałam wam po prostu pokazać, jak to wygląda. No i co, możemy już iść do gry. Dobra, tak wygląda początek Egiptu. Mamy za sobą ścianę, no ale tam już nie wyjdziemy, także można iść tylko prosto. Świątynia Khamon. Dobra. Schodzimy na dół, bo za bardzo wyboru nie ma. Tutaj jest jakiś bloczek. No właśnie, i za nim coś jest schowane. Mała apteczka. I naboje do... nie widzę do czego, bo kamera mi się nie chce dobrze ustawić. Chyba już się nie dowiem, bo... A, do shotguna. Dobra. Zaczynamy od małej dewastacji egipskich zabytków. Jak żeby inaczej. Lara tutaj się tym w ogóle nie przejmuje. Dobra. I wchodzimy powoli na górę. Też była apteczka. Ogólnie poziomy egipskie bardzo mi się podobały w jedynce. W Anniversary w sumie też, chociaż momentami są irytujące w niektórych fragmentach. Ale no, w Egipcie jest dosyć fajnie. Jakoś jak byłam młodsza, na przykład w szkole na historii, to zawsze najbardziej interesowałam się Egiptem. Kiedy była mowa o starożytnych cywilizacjach, jakoś zawsze starożytny Egipt mi się podobał i mnie fascynował. Także fajnie jest tutaj też pochodzić w Tomb Raiderze. Dobra, mamy tutaj taki rodzaj dźwigni, który właściwie daje nam tylko to, że możemy się dostać wyżej. Ale z niej trzeba skakać dosyć szybko, ponieważ no potem jak się za bardzo obniży, to już nie da rady. Tu też jest jakiś drążek, ale myślę, że zjedziemy sobie na dół. Może tutaj jest coś ciekawego, ale nie ma. Także nie było potrzeby zjeżdżania na dół. Dobra, wracamy na górę. Tak, no i właśnie tutaj też trzeba na tą dźwignię i szybko do góry. No na razie to nie jest zbyt trudne. Wiadomo, że potem te sekwencje stają się coraz bardziej skomplikowane. O, coś nas oślepia. Pantera. No, tak będzie nudno, nie? Schodzimy do pantery. To ja się wkopała w piasek od razu. No i znowu naboje do shotguna, których nie mogę wziąć. Sorry, ale mam jakąś mini chrypkę. Mam nadzieję, że się nie powiększy, bo nie będzie się wtedy przyjemnie nagrywało, ani pewnie słuchało mnie też. Dobra. Zanim zejdziemy na dół, to pójdziemy jeszcze tutaj. To jest taki mały sekrecik. W postaci dużej apteczki. Chciałam powiedzieć mały sekrecik w postaci małej apteczki, ale to jest duża apteczka. Dobra, schodzimy na dół. Chyba tutaj mi się nic nie stanie, chociaż w sumie nie wiem. Tylko nie chciałoby mi się już iść dookoła. Dobra. Okej. Okay. Udało się bezboleśnie. Gdzie wybiorę sobie magnumy. Zawczasu. Mogą mi się tu przydać. Mamy małą cutscenkę. Niedobrze. Lara, nie jest dobrze. Okej, okay, jeszcze przy okazji obudziła tą drugą. Także musimy walczyć z dwiema obleśnymi mumiami. Dobra, stąd poszło łatwo. Są nawet też. Niespodziewanie łatwo, nie zawsze tak dobrze z nimi wychodzi.
A jak taka mumia nas walnie, to potrafi zabrać dosyć sporo życia. Dobra, najpierw zrobimy sobie wycieczkę tutaj dookoła. W poszukiwaniu właśnie różnych znajdziek. Oczywiście naboi nie mogłam wziąć ze sobą, jak żeby inaczej. Tutaj nic nie ma. Tu chyba też nie. O, Lara. Utknęłaś w jakiejś zaspie. To się nie powinno nam zdarzyć. A, tutaj nie przejdę. Fail. A, tu już nic nie ma. Wydawało mi się, że tutaj jeszcze coś było. Ale jak widać, źle zapamiętałam ten poziom. Dobra. Mamy dwa wejścia, które wyglądają jak kawałek Sfinksa. Jedno i drugie. Obydwa są na razie zamknięte. Jeden Sfinks nie ma połowy twarzy. Tutaj mamy jakiś obelisk, jakkolwiek to się nazywa. Tak. I jest jakiś zbiorniczek wodny. Tutaj można wskoczyć. Na razie tutaj nic takiego specjalnego nie znajdziemy oprócz... Co to było? Apteczka. Oprócz małej apteczki. Także ja cały czas myślę, że takie rzeczy warto zbierać. Tu są lilie wodne. Fajne jest to, że one tak trochę się przesuwają, kiedy dookoła nich pływamy. Chociaż widzicie, to nie do końca dobrze działa, bo Lara trochę przez nie przenika. No ale... Zawsze fajnie, że próbowali. No i co możemy teraz zrobić, to po prostu spróbować się trochę powspinać. Okej. Tak, ten fragment wspinaczki nie jest trudny. O, właśnie, popisałaś się. Brawo. Właśnie mówiłam, że nie jest trudny i spadłam. Chciałam powiedzieć, że nie jest jakiś super trudny, ale... Zawsze stresował mnie w czasówce, że właśnie coś źle tutaj zrobię i to potem zabiera dosyć dużo czasu, jeśli trzeba wszystko powtarzać. Dobra, tutaj mamy drążek. Naboje zabieram. Okej, i tutaj trzeba skoczyć na tą niższą kolumnę. I tam. Okej, na razie jest dobrze. Poza tą małą początkową wpadką. Okej. Tutaj mamy jeszcze ukryte przejście. Nie jest ono takie oczywiste i tutaj mamy pierwszy artefakt. W tym poziomie będą trzy artefakty i jeden relikt. Jeszcze jakieś kostki tutaj są. Jakoś wcześniej nie zwracałam uwagi tutaj na te kości, a teraz wszędzie je widzę. Dobra. I z głowy Sfinksa do Linki. I z linki na tą kolumnę. Już tam widzę, że będą dwie kolejne linki. A linki nigdy nie napawają mnie specjalnym optymizmem. Jakoś nie przepadam, ale może się uda nie spaść. Jedna. Druga. Okej. Najtrudniejsze mamy z głowy. I teraz tutaj. Najpierw sobie jeszcze tutaj zobaczymy, co jest. Apteczka duża. Przyda się. Zwłaszcza, że mumii będzie coraz więcej, a nie coraz mniej. No i tutaj za Sfinksem jest dźwignia, która oczywiście otwiera nam tajemnicze drzwi numer 1. Okej. Schodzimy. Wow. Wysuszone roślinki. Dobra, wchodzimy do Sfinksa. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie pamiętam, czy tu było coś niebezpiecznego, czy nie. Tak, na razie jest taki zamazany obraz. Tak, w Egipcie jest sporo takich dłuższych korytarzy, przez które się przechodzi. To może momentami być już takie trochę nużące. A tutaj będą. Teraz mi się przypomniało. Czekajcie. Magnumy. Tam są pantery. Już się wkurzyła na mnie. Nie jest dobrze. Nie lubię za bardzo walczyć z grupami panter. Jakoś...
nie wychodzi mi to często najlepiej. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Może shotguna wezmę. Tutaj nic nie ma niestety. Stąd wybiegły panterki. No i kiedy uruchomimy tą dźwignię, zbliżają się do siebie te wszystkie posągi. To będzie przydatne, bo będzie można po nich skakać, ale oczywiście uwolniłam kolejne panterki. A może tylko jedną? Nie. Adrenalina nie poszła tak, jak powinna. A, puść mnie! Puść mnie. Pantera mnie zaatakowała. Okej. Ło. Okej, było dziwnie. Nie podobało mi się. Tak, no po posągach już nie mam co skakać, bo zdążyły się od siebie oddalić, ale jeszcze zobaczymy, co tutaj było. Tam była mała apteczka, tutaj nic nie ma. Jest jakaś kratka. Ciekawe, co za nią się znajduje. Dobra. To wracamy do tego, żeby zbliżyć do siebie posągi i będziemy po nich skakać. Zmienię sobie broń na najzwyklejszą na świecie. Teraz trzeba szybko biegać. No w Anniversary sprint nie występuje, także... Okej, okay, jeden posąg. Drugi. Trzeci. Czwarty. Okej, okay, i z tego tutaj na linkę. I z linki na krawędź. A z krawędzi tutaj niżej. No i ta bramka też zacznie się opadać na dół, jeśli Lara na nią wskoczy, więc trzeba dość szybko dać do góry, bo trzeba będzie wszystko od nowa z tymi posągami i tak dalej. Okej. Okay. To jest krawędź, która chyba do niczego się nie przydaje. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby się do czegoś przydawała. Nie wiem, czy tutaj coś będzie, czy nie. Te korytarze niby są puste, ale są takie trochę stresujące. O, szczurki. Szczurki to żaden problem. Kolejny egipski bloczek. Okay. Kolejna apteczka. No, ten poziom nie należy do najkrótszych. O, tam coś jest. Idę zobaczyć. Wow, naboje do shotguna. Zmieściły mi się w ekwipunku. To niesamowite. Rzadko mi się to zdarza. Okej. Okay. Tutaj są drążki, które się chowają. Wow! Niestety nie udało się tak, jak chciałam. Ponieważ Lara postanowiła się złapać tylko jedną ręką. Okej, okay, ten się chyba nie chowa. To można sobie spokojnie wycelować. Ła! Dobra, znowu mi nie wyszło. 55 tysięcy prób później. Nie o to mi chodziło, ale... Właśnie nie o to mi chodziło. 50 tysięcy prób później Mary Kayden w końcu wskoczyła na drążek numer 2. Nie. Muszę skoczyć na ten drążek inaczej, bo... Chciałabym... O, właśnie. Stąd w niego wycelować, kiedy on się pojawi zaraz. Tak jest prościej. Niż się na nim obracać. Okej. Okay. Dobra. Nareszcie. O, mamy kolejne większe pomieszczenie. Nie wiem, czy to można tak nazwać, bo chyba nie do końca... Ono jest na świeżym powietrzu. Tfu, na nieświeżym powietrzu. A, dziwnie to zabrzmiało, nieważne. Krokodylki. Tak, oczywiście, pamiętam o was. Lara, celuj krokodyla. Wow, wow, wow. Za krokodylami też nie przepadam. No i proszę.
Nakarmiliśmy go ołowem. Życzymy smacznego. Czy tutaj coś było? Coś fajnego leżało gdzieś, nie? Jeszcze muszę się rozejrzeć oczywiście. O, tutaj, skąd wyszły krokodyle, chyba coś jest. No. Na łapteczka jako rekompensata za 2 krokodyle. Mogliby się bardziej postarać, by być bardziej hojni. Tak, tutaj generalnie to miejsce bardzo mi się podoba. Ten taki zielony kot bardzo mi się kojarzy z jedynką. Dobra, możemy tutaj wskoczyć. Zobaczymy, co tutaj mamy. Okej, jest jakaś dźwignia. Jeszcze tylko zobaczę, czy tu nie ma nic do podniesienia. Nie. W takim razie wypłynę jeszcze raz, żeby wziąć tlen, bo nie chciałabym się tutaj utopić. Okej. I ta dźwignia chyba jest na czas. Ona otwiera tą bramkę i to jest na czas, więc trzeba szybko płynąć, nie ma czasu, żeby się obijać. Okej. Teraz jeszcze tutaj warto się rozejrzeć zawsze po dnie, czy nic nie leży i nie czeka, żeby to wziąć. O. I jest apteczka. I to duża chyba. Chyba, że źle zobaczyłam. Mam nadzieję, że nie rozmoczyła się tutaj. Wow! Kurczę, i tak się ucieszyłam z apteczki i teraz... No, Lara, wypływaj! Tak, nie ma jak ucieszyć się z apteczki, a potem musieć zużyć 2 małe, ponieważ z tej radości zapomniało się o tym, że kiedy się jest pod wodą, nie ma czym oddychać. Brawa dla mnie. Kolejne w tym odcinku. Tutaj mamy takie powierzchnie, które lubią się chować, kiedy się na nie stanie, także trzeba szybko po nich biegać. Znowu woda się odbija od ścian. Dobra, tutaj muszę dobiec do tej dźwigni. Chyba do tej dźwigni. Czekajcie, no nie mogłam się tak pomylić. Do tej dźwigni, prawda? A potem tam i... Tędy? Tak. Dobra. Okej. Teraz tutaj. O właśnie. Pamiętałam, że tutaj coś leżało. Tutaj chyba nie ma takich fajnych rzeczy. Czy ja w to trafię? Chyba tak. Okej. No, fajnie cień Lary wyglądał, tak trochę nienaturalnie. No i teraz udało mi się zrzucić taki bloczek, dzięki któremu ta podłoga już się nie będzie chowała. Co trochę ułatwi sprawę. Czekajcie, tutaj jest... są naboje. A tutaj mamy jakąś kolumnę, z której możemy skoczyć tam. Nie, nie, nie. Wow. Już myślałam, że spadniesz, Lara. Na szczęście nie. Nie da się tak? Nie da się tak. Dobra, to musimy tam wchodzić jeszcze raz, bo nie mogę zostawić takich fajnych rzeczy. Niestety, niestety. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbym chciała. Okej, tutaj. Tutaj. Znowu dziwny cień Lary. No, jakby tutaj trafić. Okej. No, duża apteczka, tego nie można przegapić. I naboje do Magnuma też się przydadzą. Dobra. Zaraz chodź. Wychodzimy już z tego uroczego miejsca. Tak, akurat koszą mi trawę przed oknami. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ja niestety słyszę, ale... Mam nadzieję, że za bardzo nie słychać na nagraniu, że mój mikrofon tego nie złapie. Trochę psuje egipski nastrój taka kosiarka, ale trudno. Okej, ten bloczek dajemy...
tutaj. I będziemy skakać. Tak, ta podłoga oczywiście też zacznie się chować. Ale się udało. Okay, tutaj, tutaj. Dobra. Tak, i jesteśmy po drugiej stronie kratki, gdzie była duża apteczka i naboje. I teraz musimy otworzyć sobie tą klapę i szybko się tam dostać. Ona niestety się z powrotem zamyka. No i tutaj jest dźwignia, która otwiera nam przejście jeszcze wyżej, także wspinania się nie koniec. Czy tutaj coś jest? Nie ma? Szkoda. Dobra, i teraz będziemy wychodzić stąd. Wow, 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 nie tak. Kurczę, chciałem do tyłu, a kamera rozumie, że ja chcę do góry. A, czekajcie. Wezmę magnumy na wszelki wypadek, bo coś tutaj mi się nieprzyjemnie kojarzy. Coś mi się tu nieprzyjemnie kojarzy w okolicy. A nie, to jeszcze nie tu. Dobra. Tutaj nic nie ma? Nie ma. A nie, jest dźwignia. Właśnie, jakbym przegapiła tę dźwignię, to by było śmiesznie. Właśnie ta dźwignia otwiera nam przejście pod statuetkę z kotem. Tak, i teraz warto sobie zapisać grę. Weźmy nowy zapis, piąty. Ponieważ będziemy... znaczy ja będę chciała doskoczyć tam na ten daszek, żeby wziąć artefakt tutaj po tych wszystkich linkach. I gdybym spadła, to musiałabym iść od nowa wszystko, a to nie byłoby ani fajne, ani ciekawe. Ani dla mnie, ani dla was, więc postaramy się to ominąć. Dobra. Będziemy teraz... Czy to są jakieś krokodylki, które wyszły, żeby mnie powitać? A właśnie słyszę jakieś dziwne syki. W ogóle nie wiem, czy krokodyle w naturalnym świecie wydają takie dźwięki, ale pomijmy to. Okej, złapałaś się świetnie. Gratulacje. I teraz dohuśtać się do tamtej. Będzie dobrze. Dobra. Ach, ten stres. Okej, mamy już drugi artefakt. Jest okej. Schodzimy na dół. Będzie trzeba wykończyć krokodyle. No, chodźcie. Ale nie za szybko. Wow! Dlaczego mi to zrobiłeś? To jednym ciosem tych wielkich szczęk. Czy artefakt się zapisał? Czy on tam jeszcze jest? Czekajcie, sekundę. Zobaczymy. A nie, jest zebrane. Czyli mogę zejść prosto na dół. Pytanie, czy trafię do wody. Nie chciałabym na główkę wskoczyć w te egipskie cegiełki. Dobrze, może spróbujmy z shotgunem? Nie wiem, czy shotgun nie jest za wolny, jeśli chodzi o krokodyle. A, czekajcie. Czy ja nie zrobiłam czegoś? Tak, nie wcisnęłam dźwigni. O, niedobrze. Myślałam, że już jest wciśnięta, skoro ten artefakt jest wzięty. Dobra, żaden problem. Nawet jakbym nie miała tego zapisu, to wystarczyłoby się po prostu utopić w wodzie, nie? Nie brzmi pozytywnie, ale zawsze szybciej niż iść naokoło. Okej. Słyszę was. Dobra, spróbujemy z tymi. Gdzie one są? Tam są. Wow, wow, wow. Nie kłap takimi szczękami. Zobaczymy, czy na pewno mam te artefakty. Mam. Dobra. Nie jest źle.
Krokodyle zabiły mnie tylko raz. No i schodzimy. O, przy okazji mogę wam pokazać takiego... Nie wiem, czy można nazwać bagiem. Tutaj są takie skośne powierzchnie. W Egipcie jest ich całkiem sporo. Z piasku, czy właśnie tutaj chyba są z jakiegoś... też z kamienia. Które sprawiają, że no, nie dostaniemy się tam z powrotem. Ale jest taki, powiedzmy, trik, czy coś w tym stylu. Ja jak gram, to tego normalnie nie używam, po prostu, bo wolę przechodzić poziom, no tak jak się powinno przechodzić. Czekajcie, zmienię sobie broń na zwykłą, bo jakbym przez przypadek strzeliła, to nie byłoby fajnie. Okej. Po prostu, kiedy mamy wyciągniętą broń, to Lara może właśnie robić takie uniki na bok. No i właśnie możemy zrobić takiego left rolla albo right rolla, zależy w którą stronę. I z tym uda nam się na to wskoczyć. Nie zawsze, ale udaje się. Na to się na pewno da, jestem pewna. Tylko teraz mi Lara utknęła w tym. Da się. Bo wiem, bo tu byłam, naprawdę. Tylko teraz jak mi się nie uda, to nie chcę marnować zbyt dużo czasu. Ale naprawdę się da. Tak, zaraz będzie, że chciałam wam coś pokazać i tyle z tego wychodzi. Czekajcie. Spróbujemy tak. O! Widzicie? Da się. Nie wychodzi za każdym razem, ale się da i w ten sposób właśnie można wrócić, jak coś, jakby się czegoś zapomniało, albo coś takiego. Ja generalnie staram się z tego nie korzystać. Właściwie to staram się, nigdy z tego nie korzystam. Po prostu wiem, że takie coś jest i czasami może dla zabawy patrzę, czy pod jakąś powierzchnię się da, czy nie, ale nie przechodzę w ten sposób poziomów. Okej, pantera. I coś mi się wydaje, że będzie ich tutaj więcej. Weźmiemy shotguna. Wolę w nią na razie nie strzelać, bo... I tak muszę... Tędy zejść. Magnumy się włączyły. Jeszcze jesteś trzecia. Niedobra. Wiedziałam, że tu umrę. Bardzo często zdarza mi się w tym miejscu umrzeć. Tak. I to jest wkurzające przy czasówce. Zwłaszcza. A czekajcie, nie pozbieram rzeczy. Dobra. Szkoda, że nie mam maszynowych. Z maszynowymi jest łatwiej. Nie lubię, jak jest tyle panter naraz. One są strasznie szybkie skubane. Okej, jedna. Proszę się nie zbliżać. Okej, ostatnia. Dobra. Za drugim razem przeżyłam. Tak, tutaj niestety są kolejne dwie urocze panterki. Które, czy chcę, czy nie chcę, muszę wypuścić po prostu. Spróbujemy z shotgunem. Zobaczymy, jak będzie z shotgunem. Tak, i to robi ta dźwignia, która jest tuż koło nich. Lara, wyciągaj shotguna. Wow. Nie no, nie jest dobrze z panterami tutaj. Tutaj się nie popisuje nigdy swoimi umiejętnościami. Dobra. To możemy już się wspinać. Bo wypuszczenie panter było nam potrzebne, żeby tutaj móc skoczyć do tyłu na tą krawędź. I jakoś się wydostać z tego dołu z panterami, do którego wpadłam. Okej. Okej. Tak, mogłabym już pójść tam, ale... Tam są jakieś znajdźki. Duża apteczka, widzę. Także żal by ją było przegapić. No, a po strzeleniu w tamten jakiś czujnik starożytny... Mamy kółko od linki. I można tutaj się spokojnie dostać. Okej, wszystko pozbierane. Teraz, żeby udało mi się... Udało się. Dostać z powrotem. Sekundę.
Musiałam się po prostu napić. Dzisiaj woda jest ze mną w Egipcie. Wow. Czym ja z tobą walczę w ogóle? Tylko jedna taka niedobra, no. Dobra, mogą być następne. No, może nie. Nie ma następnych. No, widzę, że twórcy gry bardzo chcieli mi coś pokazać. Dobra, na razie jedyna droga prowadzi tędy. Więc trzeba będzie z niej skorzystać. Nie wiem, ile już nagrywam, ale mam nadzieję, że... wystarczy mi miejsca na dysku. No dalej, wkurz się. Będzie łatwiej ci strzelić w głowę. Już? Tak szybko? Okej, zawiodłaś mnie. Ale pozytywnie. O ile można zawieść pozytywnie. Może zaskoczyłaś mnie pozytywnie, coś bardziej w tym stylu. Dobra, to wiesz, że tam jest duża apteczka, ale... najpierw pójdziemy może tam, gdzie muszę pójść. Czyli tutaj na górę. To jest właściwa kolejność. Tak. Zaraz zobaczycie, gdzie aktualnie jesteśmy. Tylko najpierw użyjemy dźwigni. No i proszę, mamy znajome posągi, po których możemy skakać. I oczywiście to też jest na czas, także... no... nie lubię tego, bo tu jest duża wysokość. To mnie zawsze dodatkowo stresuje. Tak. To mnie zawsze jakoś dodatkowo stresuje i częściej zdarza mi się spadać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Oj, przepraszam, ale mam chrypkę. Dobra, teraz musi się udać po prostu. Okej, już niedaleko. Damy radę. Dałyśmy radę. O, duża apteczka w nagrodę. Miłe pocieszenie, nie powiem. Tak, no i tutaj jest dźwignia. Przez kratę widzimy pomieszczenie, w którym byłam wcześniej. To z tym dziwnym żukiem na ścianie. Skarabeuszem. No i ta dźwignia właśnie służyła do odblokowania, powiedzmy, w jakiś sposób tego skarabeusza. A przy okazji posągi wróciły na swoje, znaczy na swoje. Czy znalazły sobie, powiedzmy, nowe, stałe miejsca i teraz już nie trzeba się spieszyć, bo one nie będą wracały. Chociaż skakanie po nich i tak nie jest najprzyjemniejszą rzeczą na ziemi. Okej. Dobra. Punkt kontrolny. To miło. Okej, ale zanim zajmę się jeszcze tym skarabeuszem, to najpierw pójdziemy sobie po artefakt, który jest tam, naprzeciwko. Powiem wam, że kiedyś to pomieszczenie przysparzało mi sporo trudności właśnie przez tą linkę, dlatego że zawsze przechodziłam je w sposób taki, że próbowałam się na tej lince rozbujać i doskakiwałam tutaj, odbijając się do tyłu na któryś z tych słupków. Nie wiem, czy inne osoby też tak robiły, czy po prostu ja znalazłam sobie taki skomplikowany sposób na to. A wystarczy po prostu wspiąć się wysoko, odbić do tyłu i od razu się jest na tym. Także to jest bardzo proste i przy samej czasówce też oszczędza olbrzymią liczbę czasu. Że bardziej polecam ten sposób, jest po prostu dużo prostszy. Okej. Okay. A, nie tak. Źle zrobiłam. Źle zrobiłam. Trzeba powtórzyć. Jestem ciekawa, ile czasu zajmie ten odcinek. Czy trzeba będzie go podzielić na dwie części, żeby się go dało jakoś oglądać, czy nie? Dobra. Skaczemy tutaj. I teraz jak? O właśnie, teraz tutaj. I...
tutaj do tyłu dopiero. No. I mamy artefakt, że można stąd sobie bezpiecznie zejść. I z powrotem na linkę. No i teraz zajmiemy się już kluczem do przejścia dalej, czyli tajemniczym skarabeuszem. Wow. Tutaj oczywiście krawędź się rozwala, jak żeby inaczej. No. I przy obciążeniu właśnie obu tych skrzydełek skarabeusza otwiera nam się tutaj kolejna dziura w podłodze, przez którą wysypał się piasek, który się tu znajdował. No i dzięki temu można się dostać tutaj do tego przejścia, które wcześniej było zbyt wysoko. Tak, najpierw szłam stamtąd, potem poszliśmy tam, a teraz możemy pójść tutaj. Nie wiem, czy tu coś było, czy nie, dlatego wolę sobie naszykować magnumy. Aha, czyli tu już jest koniec poziomu, tak, faktycznie. To jest ostatnie miejsce. Mamy takie... takie kolumienki jakby. Oczywiście tam są wielkie wrota i trzeba wymyślić, jak je otworzyć. No i tutaj przy takich właśnie... przy ściennych kolumnach mamy bloczki, które można odsunąć i wejść do wnętrza. Jeszcze przy każdym wejściu jest taki... znaczy, tutaj akurat one nie działają, ale są tutaj takie platformy, które są obciążane przez te bloczki i wtedy te kolumny wysuną nam się wyżej. Zresztą zaraz zobaczycie. I w tych pomieszczeniach mogą być różne rzeczy. Mam osę w pokoju. Nie, proszę. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Mam nadzieję, że przez to nie skończy mi się miejsce na dysku. Muszę ją teraz wywalić. Dobra, spadaj. Spadaj, spadaj, nie lubimy cię. Dobra, udało mi się wyrzucić osę. Świetnie. Ja bardzo nie lubię wszelkich rzeczy z żądłami. Typu osy, czmiele, pszczoły. Na kąpielisku, jak byłam 2 lata temu, pszczoła urządliła mnie w duży palec u stopy. I czego jeszcze nie lubię? Szerszenie. Szerszenie to panicznie. Po prostu jak jestem gdzieś na dworze, idę i lata mi coś takiego koło ucha, to po prostu zaczynam krzyczeć i wszyscy się na mnie patrzą, no ale trudno, nic na to nie poradzę, że się tak panicznie boję takich rzeczy. O, widzicie? Właśnie ta kolumna się podniosła. I dzięki temu będzie można ją ustawić w odpowiedniej pozycji. Musimy właśnie dobrać odpowiedni wzór do tego pelikana. No i prawdopodobnie recepta jest gdzieś tutaj na ścianie, czyli pelikan i jakiś Egipcjanin z zielonym wiaderkiem. Mówiąc najprostszym językiem, więc ustawiamy pelikana i Egipcjanina z zielonym wiaderkiem. I mam nadzieję, że więcej osmi nie wleci do pokoju. Tak? Kliknęło? Tak trochę krzywo jest. No, tak by było ładniej. Okej, okay. Czy ja mam magnumy ze sobą? Bo mogą mi się przydać. Okej, okay. Tu jakiś lutarzyk dłuższy, w którym niestety nic nie ma. Dobra. Też właśnie warto pamiętać, żeby... Wow, tutaj jesteś. Za tobą, Lara. Okej. Okay. Warto pamiętać, żeby w całości odsunąć te bloczki z tych przycisków, bo jeśli się odsunie za mało, to no, te kolumienki nam się nie wysuną tak, jak trzeba. Okej, naboje do shotguna, na które nie mam miejsca. Mam tylko jeden ten. To spróbujemy go zużyć i tu wrócić. Dobra, jakiś taki, takie dziwne, powykrzywiane F i 2 białe kubeczki. Dobra, spróbujemy. 2 białe kubeczki. Jakkolwiek to można nazwać inaczej. No dalej, dalej. Ja nie wiem, co teraz jest z przodu. A, jest prawie dobrze. Okej. Okay. Otwieramy kolejną kurtynę z niespodzianką. Co my tu mamy? Jakiś dziwny żółty ludzik i ludzik na tacce. Okej, okay, łatwo skojarzyć przynajmniej. Okej, okay, to będzie tu. No przy czasówce
najlepiej pamiętać od razu, co ma być jak ustawione, niż sprawdzać, zapisać gdzieś sobie wcześniej i tak jest o wiele łatwiej. Okej, co tutaj mamy? Tutaj mamy naboje magnumowe i nic więcej. No plus jakieś hieroglify na ścianie, które nam nic nie dają. Czy tam bardziej obrazki. W ten sposób udało mi się otworzyć drzwi. Ale nie będzie... Wow! Ty mała wstrętna! Zaskoczyłaś mnie. Była kacysenka, to nieuczciwe. O, miałam jump scenę. To nie zdarza mi się często. Aha, czyli po prostu ta kolumna już musiała być dobrze ustawiona, jeśli się drzwi otworzyły. Jeszcze zobaczymy, co jest w kurtynie numer... Ile ich jest? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8. Za kurtyną numer 8 są naboje do magnumów. Dobra, i spróbuję wziąć jeszcze te do shotguna, a potem pójdziemy sobie po... po co pójdziemy? Po... No, relikt. Okej, udało się. Zamieniam na zwykłą broń. I tutaj... Nie, nie tutaj. Trzeba to przesunąć... Odwrotnie. W tą stronę. Tak, wszystkie kolumny są wysunięte, bo muszą. Chociaż drzwi już się nie zamkną, no ale bez tych kolumienek nie zdobędę reliktu. Okej. Tak. No i teraz będzie fajnie, bo będziemy sobie po nich skakać. I musimy doskoczyć tam do tych drzwi, do tego przejścia, które jest na drugim końcu. Krzywo podsuwałam te bloczki. Nieładnie to teraz wygląda. Okej. Widzimy już relikt. Dobra. I duża apteczka. I teraz bierzemy relikt. Znaleziono zmumifikowany kot. Kiedy kult bogini kotów Bastet, zwanej także Bast, stał się popularny, Egipcjanie często mumifikowali koty i sprzedawali je pielgrzymom, którzy składali je bogini w ofierze. Okej, czyli mamy zmumifikowanego kota. Nie wiem, jak Lara go wsadziła do plecaka, ale okej. No. I w ten sposób kończymy ten poziom. 24 zabitych, 28 zasobów, wszystkie artefakty, wszystkie relikwie, próba czasowa oczywiście nie, no i jakieś tam bonusy, stroje, relikty, galerie. Czy chcesz zapisać postępy? Oczywiście, że chcę. Okej. Dobra, także to by było już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał pierwszy egipski poziom. Z moimi różnymi dziwnymi wpadkami i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.